Dzisiaj w liceum imienia Marii Konopnickiej odbył się mecz mikołajkowy uczniowie kontra nauczyciele. Mecze mikołajkowe w pierwszym LO organizowane są już od kilku lat i z inicjatywy samorządu uczniowskiego. Główny cel akcji, w której biorą udział wszystkie klasy, jest charytatywny. Chcieliśmy wesprzeć biednego chłopca, który potrzebuje pieniędzy, no i naszego wsparcia. No i wiadomo, z okazji mikołajek, żeby szkoła jakoś mogła się też zintegrować. Podczas pierwszych meczów piłki siatkowej do walki z zespołem nauczycieli przystępowali kolejno. Najpierw dziewczyny, a potem chłopcy. Drużyna nauczycieli była o włos od wygranej. Uczniowie okazali się lepsi w obu przypadkach. Zabawy były co niemiara, tym bardziej, że silną drużynę belfrów utworzyło dwóch WF-istów, nauczyciel informatyki, pani nauczyciel niemieckiego, z czego bardzo się cieszymy, bo była jedyną kobietą reprezentującą nauczycieli, oraz pan od angielskiego. Oczywiście oprócz rozgrywek sportowych, młodzież zorganizowała też szereg konkursów i słodki poczęstunek. Z tego, że mikołajkowa charytatywna akcja wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych, cieszą się także nauczyciele. Jeżeli co roku chcą to organizować, co roku nauczyciele i uczniowie biorą w tym udział, co roku te zebrane dobra, zebrane pieniążki są coraz większe, to znaczy, że to osiągamy ten założony cel, że to się sprawdza. Zebrane przez szkołę pieniądze przeznaczone zostaną na leczenie onkologiczne Przemka. Oprócz tego znajdą się też środki na spełnienie jego marzenia o laptopie.